dobra. Próba numer 76. Może tym razem się uda powiedzieć coś sensownego. No dobra. To zaczynamy. Witajcie, mam na imię Przemek. Posługuję w skawinie u ojców Guanelianów w centrum Don Guanella. Guanelianie tak naprawdę są zakonnikami katolickimi. Założycielem jest ksiądz Alojzy Guanella, który pochodzi z Włoch. Człowiek niesamowity. Uczynił bardzo, bardzo wiele dobra. To, jaką on miał siłę, to jaką on miał wiarę, tą, jaką on miał skuteczność w tym, co robił, to jest naprawdę niesamowite. Nie jestem w stanie streścić tego w żadnym stopniu w tym krótkim filmiku. Odsyłam naprawdę na stronę Guanelianów. Poczytajcie, bo warto, dowiedzieć się, czym się zajmował i kim był ksiądz Alojzy. To, co najważniejsze, to to, że pracował z osobami ubogimi, niepełnosprawnymi, chorymi, potrzebującymi pod każdym kątem. Guanelianie w Skawinie prowadzą rodzinny dom dziecka i są ludźmi niesamowitymi, także bardzo serdecznie polecam, przyjdźcie, spotkajcie, porozmawiajcie, a polubicie ich równie silnie jak my wszyscy młodzi. Dobrze, przechodząc do sedna. Czym jest Guanella Life School? Czym to się je? Jak to ma działać? I o co tu w ogóle chodzi? Otóż, od kilku miesięcy chodzi nam po głowie pomysł, aby stworzyć duszpasterstwo młodzieżowe tutaj właśnie w Skawinie u Guanellianów. I ten typ duszpasterstwa ma być czymś zupełnie innym niż normalnie, ale oczywiście fundamenty i podstawy mają zostać te same. O co chodzi? Jak to ma wyglądać? Otóż będziemy się koncentrować z jednej strony na rozwoju duchowym, ale także moralnym, a z drugiej strony na rozwoju umiejętności praktycznych. Chcemy korzystać z profesjonalnych rozwiązań, z dobrego sprzętu, z wszelkiej garści informacji. Chcemy bazować i uczyć się od ludzi, którzy są naprawdę doświadczeni, którzy są dobrzy w tym, co robią. Przez to chcemy poszukiwać swoich pasji, chcemy się rozwijać, być może odkryć swoją drogę zawodową w przyszłości i chcemy to robić naprawdę dobrze, nie tak na pół gwizdka, jak to mówię. Mamy wiele możliwości, naprawdę znamy wiele hojnych i dobrych osób, które mają możliwości także i chcemy tutaj z nimi współpracować na różnych płaszczyznach. Ze strony duchowej planujemy formacje, planujemy spotykać się, ciężko jeszcze powiedzieć jak często, ale prawdopodobnie będą to spotkania co tydzień w niedzielę, taki jest wstępny pomysł. Oraz raz w miesiącu takie spotkanie będzie się kończyło uwielbieniem. Takie uwielbienia prowadzimy już okrągły rok i przychodzi naprawdę wiele osób tutaj modlić się z nami, co jest przepiękne, za co Bogu serdecznie dziękujemy. I jeszcze odnośnie tej kwestii formacyjnej, planujemy też korzystać z takich dóbr jak internetowe treści, na przykład Ojca Szóstaka, którego serdecznie pozdrawiam z tego miejsca za to, jakim jest człowiekiem i jak bardzo przekazuje tą łaskę, którą Bóg syła dalej. I przez niego widać tak naprawdę, jaka jest siła, jaka jest Boża siła, siła Słowa Bożego. Chcemy się takimi osobami także inspirować, chcemy robić dobre rzeczy, przyjemne rzeczy, chcemy się cieszyć tym wszystkim, chcemy tworzyć zdrowe, dobre społeczeństwo, ludzi pozytywnych, uśmiechniętych, radosnych, dobrych, także mądrych i zdolnych. I nieważne, na jakim etapie życia jesteś, nieważne, czy wiesz, co lubisz robić, czy masz konik, pasję,
czy może nie wiesz, poszukujesz, serdecznie Cię zapraszamy, przyjdź, porozmawiamy, zobaczymy. A nuż coś z tego wyjdzie, tak? Dobrego. A tutaj mam pewność, tutaj mam pewność. Póki co spotykamy się na mszach świętych o 10 godzinie, co niedzielę. Jest to msza z udziałem dzieci. Gramy tam, mamy kilka fajnych instrumentów, kilka zdolnych wokali. I tutaj nie chodzi o to właśnie, żeby się popisywać, żeby grać jakieś koncerty na mszy. Zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, aby oddawać tą cześć Bogu, i aby atmosfera sprzyjała modlitwie. To jest klucz i to jest to, czym się kierujemy. Ja osobiście gram na tych mszach także, dlatego akurat jestem w stanie wypowiedzieć się w tej kwestii. Planujemy rozwój w różnych kategoriach technicznych, począwszy od muzyki, poprzez elektronikę, poprzez programowanie, reżyserię dźwięku, światło sceniczne, teatralne, w sumie cała technika sceniczna, na gastronomii kończąc i różnych innych administracyjnych, logistycznych kategoriach. Mamy skąd czerpać wiedzę, wiemy jak to robić. Zobaczymy jak to się będzie też kręciło. Jest to wielki eksperyment duszpastersko-naukowy. No i zobaczymy. Zobaczymy. Także czujcie się zaproszeni wszyscy, którzy to oglądacie. Prześlijcie dalej, jeśli tylko czujecie, że może to przynieść jakiś dobry owoc. Będziemy z tego powodu bardzo wdzięczni. No i zapraszamy częściej na fanpage. Będziemy tutaj w kategorii medialnej rozwijać się i będziemy próbować informować Was, co robimy, jak żyjemy, jaką nam to sprawia radość. Także z Panem Bogiem i do zobaczenia. Proszę bardzo. Uciekające kurczaki. No, lecimy do domku. Cześć, jestem kurczakiem. To nie jest kogut, nie? Co? Nie. Gruszkę? Co to za gruszki? Świeża umyta. Dziękuję bardzo. Oho. Dobra, zjemy gruszkę.